Można dużo rzeczy jeść, ale nie w wielkiej ilości, prawda? No i tyle, no. Spróbować trzeba wszystkiego. Wiadomo, taka tradycja, no to jedzmy po troszeczku, żebyśmy tylko smak poczuli i już. A jak mamy jakieś problemy z tym przewodem pokarmowym, no to już sami musimy wiedzieć, co możemy jeść, a czego nie. A no, bo generalnie jedzenie na Wigilii jest zdrowe. Grzyby zawierają, oprócz różnych białek, których nie ma w innych produktach, beta-glukany. A one są bardzo wspomagają naszą odporność. Zawierają też sporo błonnika. No, kapusta kiszona to w ogóle nie ma o czym mówić, wiadomo. No, fakt, że gotowana to już może nie jest aż tak, prawda? Powinniśmy raczej ją na surowo jeść. No ale tak, a ryby oczywiście zdrowe. Nie przesadzajmy z przesmażeniem za długim, prawda? Natomiast tak krótko, bo przecież ryby nie potrzebują długo być poddawane obróbce termicznej, prawda? Dosyć szybko można je przygotować. No myślę, że po prostu, no, umiar już. To wszystko z umiarem. Wszystko z umiarem. Jest, no, to jest najważniejsze, no bo co innego możemy, prawda? Jasne. A też oczywiście, jak są jakieś problemy, to pamiętajmy o tym, że jednak no i również trochę poprawia nam perystaltykę i tam, no bo działa też tam, przecież jest po fermentacji jeszcze na dodatek, więc tam też mamy jeszcze dodatkowo różne szczepy, które też nam będą pomagały, prawda? Jak nam bardzo źle jest, to sobie rozcieńczmy to na wodzie i popijajmy, a przede wszystkim dużo pić. Kompot wigilijny jest bardzo też polecany, dlatego że on też bardzo dobrze wpływa na trawienie. No to co najważniejsze powiedzieć. Czyli generalnie wszystko z dobre na wszystko, bo ono nie jest adaptogenem, prawda? No więc... Ono się też dostosuje do tego, co nam potrzebne jest w naszym organizmie i tak się działa, nie? Wiemy o tym. Mam ładny kubeczek świąteczny. O, faktycznie piękny. Super. Dobrze. W porządku, żeby nam się nic złego w te święta nie stało, prawda? Jasne, jasne. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o świąteczne jedzenie, to wszystko z umiarem. I jeżeli jedzenie świąteczne jest zdrowe, to słyszałam od ciebie, tak? Wszystko z umiarem. I jeżeli coś nam... Jak jemy z umiarem. Nie ma mięsa dużego, spożycia mięsa w czasie tych, no, słodycze trochę ograniczmy. Nie jedzmy za dużo, prawda? Jasne. No. I jakby co, to dodatkowa dawka noni. Dodatkowa dawka i będzie dobrze. Jasne, super, super. Czyli z jedzeniem oczywiście będziemy uważać. Dobrze, no i czwartki oczywiście mamy takie na temat działania prozdrowotnego, no czy jakieś nowe historie. Ktoś ma może coś nowego, byłabym wdzięczna. Jeżeli nie macie, to ja swoją historię taką ostatnią opowiem. Otóż też ostatnio jeden pan z tej gimnastyki, bo panowie też z nami chodzą na gimnastykę, wziął sobie właśnie tą pierwszą butelkę Magical Noni i zachęciłam, żeby stosował właśnie 3 razy dziennie po 50. Zaczął stosować to, ja widziałam się z nim na targu w poniedziałek, czyli zaczął stosować w czwartek albo w piątek bodajże, czyli normalnie pierwsze 3 dni i pytałam się, upewniałam się, czy stosował właśnie tak, jak zaleciłam. Tak, tak, Krysia, tak, stosowałam dokładnie. Ja mówię, świetnie, to w takim razie powiedz mi, co poczułeś, jak się, jak samopoczucie. No i oczywiście mówił, że to, co każdy mówi, jak zaczyna pić 3 razy dziennie po 50 ml. Energia, lepszy sen, wytrzymałość. No i mówi, tak jakoś żyć mi się chce. Tak jakoś żyć mi się chce. Więcej tej radości życia. Czyli zobaczcie, na tą stronę psychiczną też
rewelacyjnie to działa, jeżeli ktoś stosuje właśnie te dawki takie, ja to nazywam uderzeniem, bo ja nie wiem, jakie on ma dolegliwości konkretnie, bo mi się nie chciał zwierzyć, bo faceci to są tacy tajemniczy przed kobietami, nie bardzo chcą się przyznawać do słabości. No więc tak mu zachęciłam go i takie efekty miał po 3-4 dniach. Czyli wystarczy 3-4 dni, a osoba, która nigdy nie stosowała Magical Noni albo Noni, po prostu od razu ma efekty. I to jest świetne, bo mówi świetnie, jak mi się to skończy, to się melduje i będzie kontynuował, bo jemu po prostu samopoczucie się znacznie poprawiło. No i spodobało mu się to, że się lepiej czuje, prawda? Że ma więcej energii, że ta radość życia jest większa. Więc to jest takie fajne. Była też u mnie wczoraj pani, która też wcześniej już chciała w prezencie dla mamy. Mama jest wiekowa, więc zachęciłam oczywiście 3 razy dziennie po 50. Mama jest tak koło 90. No i wiadomo, że w tym wieku to już osoby są, myślę, takie, no zużyty trochę jest ten organizm. Na pewno już nie czują się jak 20-latki albo 30- czy 40-latki. Ale daje rady, jeszcze chodzi po domu, ta mama jest okej. No i Jola mówiła, że tak jak najbardziej chce właśnie, żeby mama, że tak powiem, postawić ją troszeczkę bardziej energetycznie i tak zdrowotnie. No i wzięła tą butelkę wczoraj. Oczywiście będę dzwoniła za kilka dni i znowuż wam opowiem, jak mama Joli się czuje, jeżeli będzie piła te 3 razy dziennie po 50, tak jak zachęciłam. Także to są moje takie najświeższe historie i cieszę się, że zawsze mogę wam coś opowiedzieć. No właśnie dzięki temu, że trzymam kontakt z tymi klientami, tak? Jeżeli klient chce jedną butelkę... Pardon, czekaj, bo ja tutaj... Piotruś jest? Już wyłączył mikrofon. Wyłączyłem, bo akurat miałem gościa i zapomniałem się o tym, że mam włączony mikrofon. Wyłączam i jak będzie trzeba, to się włączę do dyskusji, dobra? Dobrze, bardzo okay. Chętnie. Jeszcze dołączyła do nas Irenka. Witamy cię, Irenka. Widzę cię na liście. Także po prostu to działa, nie? O, może zaraz Irenkę nawet zobaczymy, ale nie, uciekła nam z ekranu. Także takie są moje doświadczenia, te ostatnie i zawsze się staram, żeby wam coś opowiedzieć. I tak jak wspominaliśmy wcześniej, wiele osób zaczyna od jednej butelki, prawda? Bo sprawdzają, jak to działa na nich, jak to działa na ich organizm. No bo na pewno już różne rzeczy może próbowali i nie zawsze mieli ten efekt, którego by... O, jeszcze Irek do nas dołącza. Irek Pruski. Jest Irek, ale mikrofonu nie widzę, Irek, twojego, więc chyba mikrofon jest, tylko kamerki nie widzę, więc chyba cię nie zobaczymy dzisiaj przed świętami. Także tyle ode mnie. I co ja mogę, do czego mogę zachęcić? Zachęcam, żebyście odezwali się do osób, które dzięki wam dotarły do Noni i stosowały i czuły się, no i odczuły jakieś efekty. Albo nawet do tych osób, które, bo ja też mam takich jednorazowych klientów, prawda? Że raz zakupi i później już, ale jak dzwonię, to mówi, że nie, że coś, że tamto, wam to, albo po prostu potrafią osoby, ludzie też nie odbierać telefonów, na pewno się z tym też spotkaliście i spotkałyście, ale zawsze taka moja żelazna zasada, ktokolwiek ode mnie kupuje Magical Noni, dostaje komplet informacji na maila, bo maile i numery telefonów biorę zawsze od tych osób i się pytam, czy wysłać informacje dodatkowe na maila? Tak, no jak kupują, to chcą więcej wiedzieć.
I powiem wam po co, dlaczego ja im to wysyłam. Dlatego, żeby mieli dostęp do informacji o naszym NONI, o Medical NONI, a nie o tych innych podróbach, które są na rynku i które nie wiadomo w jaki sposób są produkowane, prawda? My doskonale wiemy, że w Medical NONI jest 90% miazgi przefermentowanych owoców i 10% to borówka, sok z borówki amerykańskiej i z winogrona granatowego. A natomiast te wszystkie, te różne inne wynalazki, które możemy spotkać za 30-40 zł w aptece czy gdziekolwiek indziej, czy na innych portalach, często ten sposób przygotowania tego Magical Noni jest, nie Magical Noni, tylko tego Noni ichniego za 30 albo 40 zł, to jest, często się zdarza, że to jest z proszku przygotowane. Często się zdarza, produkcja, sposób produkcji nie jest nam znany, prawda? Albo jest to ta woda, w której to Noni fermentuje, czyli nie ma tam miazgi Noni. U nas jest miazga z owocu przefermentowanego i to jest cała siła i moc. To jest tak, jakbyśmy mieli, pamiętacie pire, czyli miazgę z samego owocu. Kto już ma kontakt z Noni od wielu lat, to pamiętacie, to była miazga, która ma ten niezbyt, miała niezbyt fajny smak i zapach, no bo Noni, owoc Noni w naturze właśnie ma taki nieprzyjemny smak i zapach. Ale moc tą samo pire miało rewelacyjną, prawda? A teraz mamy przefermentowane i to, czyli tą miazgę i ona jeszcze ma, że tak powiem, ponad 90 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, tych składników, które prozdrowotnych, które nam świetnie służą, bo wiemy, że fermentacja podnosi walory prozdrowotne i wydobywa nowe składniki, które nam są bardzo, bardzo potrzebne do utrzymania dobrego stanu zdrowia. I to są takie informacje ode mnie. Zadzwońcie do tych ludzi, spytajcie się, porozmawiajcie, jak się czują, jak zdrowie, jak przed świętami. Świetna okazja, bo możecie zadzwonić i złożyć im serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, tak, jednocześnie. Życzyć im wszystkiego najlepszego, zapytać o zdrowie i spytać, czy nie chcieliby się, jeżeli zaczną mówić, że mają różne tam problemy, to, że możecie, że mamy w tej chwili właśnie Magical Noni, 100 razy lepsze niż te poprzednie wersje i może ich to naprawdę postawić na nogi. Świetna okazja, czyli wesołych, radosnych świąt i jak się czujesz, jak twoje zdrowie, jak zdrowie twojej rodziny. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo tą relację z ludźmi i z klientami potrzebujemy cały czas utrzymywać. Jeżeli powiedzą, że nie, dziękuję, to możesz się spytać, to w takim razie, czy chciałbyś, żebym ci wysłała trochę dodatkowych informacji, linki te nasze im wyślijcie i swojej strony firmowej, tą stronę www.noni.com, gdzie są te historie wszystkie ludzi opisane, podane przy różnego rodzaju dolegliwościach, tak? Może link do strony tej naukowej, bo wiele osób ma, gdzie są badania kliniczne i naukowe publikowane z PubMedu. Wiele osób ma przeglądarkę Google Chrome i ona automatycznie tłumaczy na język polski. Ja z tego cały czas korzystam, bo wiecie, że ja po angielsku tylko I love you i goodbye, ale próbuję poznać więcej wyrazów, staram się, ale jednak jak po polsku, to jest dużo łatwiej przyswoić sobie treść czy jakiegoś badania opisanego. Powiem wam, że na tym PubMedzie, bo nasi klienci, no osoby, które korzystają z Magical Noni, mają wiele pytań. I ja nie zawsze na każde pytanie znajdę odpowiedź taką, jakbym chciała. I bardzo często wchodzę na PubMed
wpisuję nazwę dolegliwości i wyskakują mi tam te badania, łącznie ze zdjęciami. Tak ostatnio szukałam informacji dotyczących osteoporozy, bo mam taką dziewczynę, która ma problemy z osteoporozą, nie tylko z osteoporozą, ale z reumatoidalnym zapaleniem stawów, no i się bała, że to z Basią nawet konsultowałam sprawę bodajże, czy Noni na osteoporozę również jest okej, okay, prawda? Zresztą u Zuzi w książeczce jest to opisane, ale ta pani pewnego wyrazu nie rozumiała i mocno przewertowałam PubMed, znalazłam wręcz zdjęcia pokazujące, jak Noni poprawia gęstość kości, takie badania były robione, więc jeżeli ktoś ma osteoporozę, to jest po prostu Magical Noni jest cool, jest po prostu najlepsze z naturalnych rzeczy, które możemy takiej osobie polecić, prawda? Zresztą pamiętam jedna z naszych koleżanek, Małgosia, ona jogi uczy, jest trenerką jogi i po roku czasu miała problemy z osteoporozą, po roku czasu zrobiła sobie badania i się okazało, że osteoporoza po prostu, wyniki z gęstości kości niesamowicie poszły w górę, tak? Czyli poprawiło się, gęstość kości się no, wzmocniła, zwiększyła. No i tyle ode mnie. Ja mam bardzo wielką prośbę, żeby na przykład Piotruś, ty Piotruś lubisz mówić, jesteś nauczycielem, włącz mikrofon i opowiedz mi jakąś ostatnią historię, a może sprzed roku, może być, może ostatnią, jak komuś pomogłeś sokiem Magical Noni. Może ja przyłączyłem się, Krysia, do was, do Waldka sporo lat temu, w 2007 roku. Bardziej chyba ze względów biznesowych, ale spróbowałem też Noni, pomyślałem sobie, jak Noni działa na zdrowych ludzi, ponieważ ja nigdy, i do tej pory tak jest, minęło już od tej pory kilkanaście lat i nigdy żadnych problemów zdrowotnych nie miałem i cieszę się z tego, to wynik oczywiście mojego stylu życia i tego, co mówiła przed chwilą Basia, że trzeba zrobić to i wtedy jakby zdrowie będzie dopisywało. Ja jestem zdania, że jakby są dwie strony zawsze, jeśli chodzi o zdrowie i choroby. Lekarze zajmują się chorobami, natomiast my powinniśmy zająć się zdrowiem i to jest, oni się na zdrowiu nie znają. Ja z tych kontaktów, które mam z lekarzami i z tego, co słyszę, to okazuje się, że oni za bardzo na zdrowiu się nie znają. Oni mogą nas leczyć z chorób, natomiast nie potrafią nas jakby utrzymać zdrowiu, ponieważ do tego, żeby nas utrzymać zdrowiu, trzeba mieć swoją własną za siebie odpowiedzialność, a przede wszystkim pilnować samego siebie odnośnie odżywiania, ruchu, a przede wszystkim też głowy. Tutaj chodzi o stres i o takie rzeczy. Ale no dobrze, to ja w takim razie będę teraz wspominał z tamtego czasu, szczególnie tego pierwszego czasu, kiedy z Noni się zetknąłem i tych pierwszych klientów miałem, bo to człowiek najbardziej pamięta. Później to oczywiście były setki czy nawet tysiące przypadków, ale to już gdzieś tam tak jakoś zaczęło się to mnożyć, jedno drugie przykrywało, natomiast te pierwsze się najlepiej pamięta. Najpierw moja historia. No oczywiście mówię, że nie miałem żadnego problemu zdrowotnego, no ale się okazało, że na zdrowych też działa, czyli dodało tej energii i to już pierwszego dnia, pierwszego wieczora. Być może było to takie placebo w tym sensie, że spodziewałem się, że tak zadziała, ale przy innych okazjach tego nie było, nie? Bo człowiek słyszał, że zdrowy jest to i tamto, brało się jakiś suplement. Okazało się, że to tak samo jak Noni nie zadziałało. W tamtego dnia to po prostu było szaleństwo, nie? Nagle chciało się skakać, biegać dookoła domu, robić takie rzeczy, których się na co dzień nie robi, a przede wszystkim no, ten sen. Jak się wypiło rano, to się spało po prostu no, niesamowicie. I człowiek się budził znacznie wcześniej niż normalnie. Nieraz to było tak, że budzik dzwonił, a my mieliśmy problem, żeby czasami to go chciało się przez okno jeszcze wyrzucić, bo się odzywał nie o tej porze, o jakiej chciałoby się, żeby się on odezwał.
ale faktycznie tak było, że zamiast się budzić o 7, czy tam o 6, czy tam o 8, czy o 9 nawet, to człowiek się budził i nie mógł spać, no bo już był wyspany. No to się chwytało książkę i się robiło takie rzeczy, których normalnie by się nie robiło, bo brakuje w dzień czasu, a tu człowiek już od samego rana był na chodzie i to takim naprawdę takim energicznym chodzie, że można było sobie pozwolić na wiele rzeczy już z samego rana. Był taki czas, kiedy ja w momencie, kiedy miałem się zetknąć z Noni, to zacząłem pisać książkę i jakoś mi to nie szło. Męczyłem się nad tym. W momencie, kiedy przyszło Noni, nagle w ciągu paru dni napisałem książkę. No to taka stara, pierwsza moja, teraz mam już za sobą kilka następnych, ale to już, tamta dotyczyła zdrowia, te następne już są inne. I teraz, jeśli chodzi o ludzi, z którymi się zetknąłem, moja małżonka, pierwsza rzecz, ona miała niedociśnienie. Waldek mówił o nadciśnieniu swoim własnym. I tutaj, jak pamiętam, te pierwsze nasze spotkania i webinary, to często ludzie mówili o nadciśnieniu. Natomiast żona miała niedociśnienie. Okazało się, że no, nie zadziałało na to niedociśnienie. Miała problemy takie, Krysia, jak ty często powtarzasz, te miesiączkowe, to też się tam ustabilizowało. Miała opryszczkę, która jej co miesiąc prawie, że się odzywała, bo to jest taka wirusowa rzecz, która gdzieś tam się chowa wewnątrz organizmu i wystarczy jakieś małe zachwianie się równowagi, małe takie zachwianie naszej odporności i ten wirus się natychmiast ujawnia i pojawia się na obrzeżach ust jakaś tam taka klucha, którą chcieli kobiety szczególnie, bo chcą być piękniejsze, a tu nagle ta klucha im przeszkadza, one się źle czują i nie wiedzą, co z tym mają zrobić, tym bardziej, że żaden puder tego nie zakryje, bo to jest po prostu trójwymiarowa klucha, a nie tylko kolor jakiś tam zmieniony na czerwony. Czyli to naciśnienie się, niedociśnienie się u niej ustabilizowało, ta opryszka plus tam jeszcze, no lepszy sen i takie tam historie. Ale było też kilka takich bardzo, bardzo mocnych rzeczy. O takich mocnych rzeczach ostatnio opowiadał chyba Waldek odnośnie Waldek Domagała, odnośnie tego pana i jego matki z Gdańska. I była u mnie taka historia z taką panią, która na jedno oko nie widziała i po iluś tam miesiącach mi pewnego dnia przyszła i mówi: Piotr, siadaj na krześle albo na kanapie, bo jak ja ci to powiem, to możesz się przewrócić. Ja mówię: no dobra, pani Jadwigo, proszę mi mówić. Ona mówi: ty, po paru miesiącach, jak któregoś dnia myłam okno i nagle się okazało, że ja widzę na oko, na które już nie widziałam chyba 20 lat. Po iluś miesiącach to nie było natychmiast. A piła no mało, oszczędnie kiedyś. Pamiętam, że się raczej klientom nie polecało tego, żeby od razu trąbić, tak jak Krysia polecasz, po 50, no bo jednak to była cena. Na początku się kupowało to po 100, po, jeśli dobrze pamiętam, no dużo drożej niż teraz. A to było już no, 15, 16 czy tam 17 lat temu, także no, cena wtedy była wyższa i mniej oczywiście mieliśmy dochody. Czyli ona zaczęła widzieć no, to jedno oko. I teraz historia jej męża. Jej mąż był weterynarzem i miał problemy z nadciśnieniem i z cukrzycą. Z czym on tam nie miał problemów? No to właściwie miał problemy ze wszystkim. I w momencie, kiedy zaczął pić Noni, bo żona go do tego zmusiła, to powiedział, że nie, to Noni nie działa. Tylko, że od tej pory, jak zaczął pić Noni, to zaczęły nagle działać leki, które brało 30 lat i one do tej pory nie działały. Ale teraz jest nowa wersja leku i w związku z tym no, one zaczęły działać i zaczął się wszystkim chwalić, że wreszcie te leki, które bierze od 30 lat, zaczęły działać. Żona mówi, nie, to Noni, gdzie tam Noni to leki? No dobra, okej, okay. jak tak masz, to sobie się ciesz tym, ale Noni pij. To była taka druga historia. Trzecia historia, miałem i mam nadal w grupie taką Irenkę. Znacie pewnie ci, którzy jeździli tam na te spotkania. Ona kiedyś z nami bardzo aktywnie też działała i przyjeżdżała. I ona zapisała się po to, żeby ratować swojego ojca. Ojciec już był wyspowiadany, już był namaszczony przez księdza, już nogi nie zostawiał w ogóle z łóżka. No i Irenka mu przywiozła Noni. No i tak pił ten dzień, drugi, trzeci i ręka poszła do pracy i któregoś dnia nagle patrzy, a on chodzi po mieście, nie? Zwlekł się z łóżka i poszedł sobie do miasta.
A już od kilku miesięcy nogi nie zestawiał. No, nocnik mu podstawiano tam gdzieś. Także to była taka historia. Ona była szczęśliwa. I słuchajcie, człowiek, który miał już wtedy chyba ponad 80 lat, przeżył jeszcze następnych kilkanaście lat. Zmarł dopiero chyba ze 2 lata temu. Kilkanaście lat człowiek, który już był, już miał zaklepane miejsce na cmentarzu. Nie? I to jest niesamowita historia i to ona, jeśli komuś opowiada, to zawsze tą historię swego ojca. No i ja, jeśli mam okazję, to też taką historię opowiadam. Później następna historia, też taka mocna, dlatego że poprzez tą osobę Noni się rozeszło do, jeśli dobrze pamiętam, to ona miała tych klientów kilkuset. Taka była Patrycja. Ona później Jaden też została w Morindzie i miała problem ten, o którym Krysia przed chwilą mówiłaś, o reumatoidalnym zapaleniu stawów. Ona nie mogła, miała malutkie dziecko, kilku miesięczne i nie mogła tego dziecka trzymać na rękach i normalnie karmić, ponieważ nie była w stanie tej ręki zamknąć. Miała problem. Brała jakieś bardzo silne leki przeciwbólowe. Kiedy przeczytała notatkę w tych lekach, że te leki w iluś tam procentach kończą się śmiercią, to się po prostu przeraziła i przestała te leki brać. No i oczywiście ta choroba się jakby pogłębiała, czy na tyle uniemożliwiała jej życie, że ona nie mogła zamka błyskawicznego zamknąć, guzika zapiąć, przewinąć dziecka. Musiał to ktoś inny robić, mąż. Nie? No i ona zaczęła pić Noni i to prawie natychmiast to reumatoidalne zapalenie stawów przynajmniej się na tyle wyciszyło, że jeśli chodzi o ręce, o te bóle, to wszystko przeszło. I ona wtedy ruszyła do ataku. Poprzez taką stronę internetową, gdzie gromadzili się ci ludzie z tym RZS-em, zaczęła o tym opowiadać, o swojej historii, ponieważ dziewczyna miała niesamowitą emocjonalną taką umiejętność takiego emocjonalnego mówienia, to po prostu ludzie się tam zapisywali do tego, do Morindy i w siwy dym. Tam po prostu się takie rzeczy działy, że aż trudno uwierzyć. Trafiło do niej wtedy do kilkuset osób z tym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ja jeszcze to jedno, co mogę dodać jakby do Noni, jeśli chodzi o RZS, to powiem o mleku, że to jest w zasadzie przyczyna RZS-u. Jeżeli ktoś pije i jednocześnie też osteoporozy, nie wiem czy to wiecie, ale mleko jest jednym z najsilniejszych czynników wywołujących osteoporozę. W krajach o największym spożyciu mleka współczynnik osteoporozy jest najwyższy. Natomiast w krajach, gdzie się w ogóle mleka nie używa, na przykład w Japonii, to tam takiego czegoś jak osteoporoza nie ma. Mleko wywołuje osteoporozę ze względu na to, że skład tego, stosunek tego wapnia bodajże do magnezu i do innych jeszcze tam tych makro i mikroelementów jest taki, że to jest właściwe dla krowy, a nie dla człowieka. Człowiek, który pije mleko krowie, psuje sobie kości i wiele różnych innych historii. To na temat mleka to już jest swoje. To gdyby nie to, że nas tam tak nam zakłócają te informacje dotyczące naszego zdrowia poprzez to, że pieniądz tutaj jakby rządzi, no to byśmy prawdopodobnie byli dużo zdrowsi. Nie? Trudno jest przekonać człowieka, który całe życie pił mleko i mu coś w żołądku dokucza, bo go nie trawi, tak jak to ze mną było. Prawie 30 lat temu miałem problem na piszczeli, już prawie nie mogłem na lewą nogę stanąć, chodzić, a byłem jeszcze nauczycielem i to aktywnym, takim lubiącym biegać i grać z uczniami, wtedy miałem problem już z chodzeniem. I w momencie, kiedy odstawiłem mleko, ten problem się skończył. Zniknęły mi guzy z kości, z tej piszczeli, wiele różnych innych rzeczy się wyprostowało, po prostu stałem się zdrowszy. No, ale jakby Noni w tym momencie, kiedy jeszcze dołączyło, no to się wtedy już zupełnie to wyprostowało. I teraz no co tu jeszcze wypowiedzieć? Myślę, że już tak dużo powiedziałem, bo tych historii było mnóstwo, ja już nie wszystkie pamiętam, bo oczywiście zawsze się pamięta te najbardziej spektakularne, te takie drobniejsze, typu no lepiej się czuję, lepiej śpię, no to wiadomo, to są setki, tysiące. Nie? Ale takie spektakularne, gdzie człowiekowi ratuje się życie, gdzie człowiek z łoża śmierci chodzi później po mieście, no to się długo pamięta. To tyle przynajmniej na razie. Jest jeszcze kilka. Odnośnie tego, Krysia, co powiedziałaś na początku o tym, w jaki sposób tam z ludźmi rozmawiać i tak dalej, no czasami nawet nasze słowa są niepotrzebne, a czasami nawet są przeszkodą. Ja na temat Noni swojemu szefowi, który z pracy, którą teraz wykonuję, mówiłem o Noni ileś tam razy. No i zawsze wzruszył ramionami, okej, no fajnie, no super, no to pij.
I pewnego dnia, jak Zuzia napisała tą małą książeczkę, tą broszurkę, to postawiłem po prostu w samochodzie na desce rozdzielczej i mówię, no to sobie przeczytaj. I nic nie powiedziała, ani słowa. Słuchajcie, następnego dnia kupił parę butelek i do tej pory już mija kilka miesięcy i cały czas pije. I nic więcej na ten temat nie powiedziałem, tylko powiedziałem, jak pić. Aha, i któregoś dnia powiedział mi, że Pononi gorzej śpi. A ja pytam się, a kiedy ty pijesz? No drugą dawkę piję po pracy. Ja mówię, no to za późno, to pij w takim razie te dwie rano albo bierz po prostu do pracy i gdzieś tak do godziny maksymalnie 12, pierwszej wypij. Jak to zrobił? Mówię, no to teraz to rewelacja. Mówi. Także, super, bardzo dziękuję, tak Piotruś, bardzo dziękuję. Naprawdę spektakularne, takie fajne, te zapamiętane historie. Na początku to się najbardziej... Aj, jeszcze coś powiem. Ale jeszcze zaraz nas rozłączy. Tak? No dobra. To innym razem. Poproszę, następnym razem. To innym razem. Dobra, bardzo, bardzo ci dziękuję. Zaraz nas rozłączy. W każdym razie zobaczcie, na zdrowych też to działa i zdrowi ludzie też tego potrzebują. Wracajcie do swoich, oni szukają tego, oni potrzebują. I jeszcze chciałabym tylko wam powiedzieć, moi drodzy, że we wtorek o godzinie 16 mamy spotkanie z Iwenem. Będzie planowanie 2023 roku. Jest inny link. Ja powiesiłam na grupie, ale oczywiście wam przypomnę jeszcze na Messengerze i na grupie też przypomnę. To będzie na Iwena grupie. Zaraz nas rozłączy. Zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, gdzieś tu miałam czapkę, więc wesołych, radosnych świąt. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy wszystkim. Rodzinnych, cudownych. Wzajemnie. No, bye bye, trzymajcie się. Do